Zapraszamy do Galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach na wystawę poświęconą Janinie Kalicińskiej – Życie krakowiakiem malowane. Janina Kalicińska, królowa krakowiaków, urodziła się 26 maja 1920 roku na południu Polski w Wierzchosławicach. Jej rodzice, mama Ludmiła z domu Regieć i ojciec Adolf, byli przedwojennymi nauczycielami i działaczami ludowymi, przez co ich dom stale żył śpiewem, teatrem i tańcem ludowym. Wspólnie założyli i prowadzili amatorskie zespoły artystyczne. Dzięki rodzicom od dziecka miała okazję uczestniczyć w przygotowaniach różnych inscenizacji i widowisk teatralnych. Janina miała czworo rodzeństwa, dwóch starszych braci, Tadeusza i Eugeniusza oraz dwie młodsze siostry, Jadwigę i Ludmiłę. Taniec towarzyszył jej od dzieciństwa. Pierwszego krakowiaka nauczyła się tańczyć od ojca. Jak wspomina, dużym przeżyciem dla niej, jako dorastającej dziewczyny, był występ baletu Feliksa Parnela w teatrze w Bielsku Białej w 1936 roku. Po spektaklu była już pewna, co chce robić w życiu, ale jej mama Ludmiła z pobłażaniem patrzyła na te młodzieńcze marzenia. — Dziecko — mówiła — każda dziewczyna, która ma 15-16 lat, chce być aktorką albo tancerką. Przejdzie ci to. Jednak Janina podążyła za swoimi marzeniami. W swojej karierze zawodowej Janina wygłosiła wiele wykładów dotyczących regionów krakowskich. Współpracowała przez wiele lat jako ekspert regionu krakowskiego z polską sekcją CIOF, a od 1993 roku była jej członkiem honorowym. Janina potrafiła przygotować układy taneczne zarówno dla wiejskiego zespołu ludowego, jak i na dożynkowy występ 150 par. Kierowała sekcją tańca w Międzyszkolnym Ośrodku Pracy Pozaszkolnej w Krakowie. Tam opracowała układ taneczny polskich grup folklorystycznych biorących udział w Festiwalu Młodzieży w Helsinkach w 1962 roku. Zajmowała się ponadto reżyserią różnych występów. Współpracowała z wieloma zespołami ludowymi. Na dłużej związała się z dwoma zespołami. Pełniła funkcję kierownika artystycznego i choreografa zespołu Krakowiacy Ziemi Brzeskiej z Brzeska i zespołu regionalnego Mogilanie. Jak przystało na królową krakowiaka, związała się z zespołami reprezentującymi oba regiony krakowskie – krakowiaków wschodnich i zachodnich. Jej fachowość, poparta niezwykłym talentem, wiedzą i dorobkiem artystycznym, była wielokrotnie nagradzana. Wybitna specjalistka z zakresu folkloru krakowskiego i prezentacji folkloru na scenie, posiadała olbrzymie doświadczenie zarówno pedagogiczne, jak i merytoryczne. Była perfekcjonistką. Całe swoje życie poświęciła dla tańca. Mieliśmy ogromne szczęście, że było nam dane ją znać i od niej się uczyć. Nie tylko wiedzy zawodowej, ale i mądrości życiowej, którą chętnie się dzieliła. Niestrudzona, pełna energii, sympatyczna. Po prostu pani Janeczka. Zmarła 30 kwietnia 2020 roku w wieku 99 lat. Życie pani Janki było krakowiakiem malowane. I to jakże pięknie malowane.